Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Nazywam się Ewa Dziemidowicz. Jestem psychoterapeutką w poradni Dziecko w sieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest ze mną dr Krzysztof Szwajca, psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego. Porozmawiamy o dzieciach i nastolatkach, które nadużywają internetu i o tym, co w takich sytuacjach mogą zrobić rodzice. Prowadzisz terapię rodzin od wielu lat. Czy problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież pojawia się na sesjach? Oczywiście pojawia się, chociaż nie wiem, czy wystarczająco. Znaczy, że rodziny mają różną wrażliwość na tę problematykę. Bywają takie, które od razu w momencie przyjścia, przy pierwszym spotkaniu uznają, że problem nadmiernego korzystania czy uzależnienia to jest pojęcie, które już bardzo często rodziny używają, które pojawia się w zasadzie od pierwszej sekundy kontaktu, a bywa także z fragmentem złożonej, skomplikowanej mozaiki różnego rodzaju trudności, problemów. I bywa, że to bardziej my, terapeuci, orientujemy się, że ten aspekt ma też znaczenie, a rodzina nie wnosi tego jako podstawowego problemu. Rodzice bardzo szybko potrafią postawić diagnozę uzależnienia od internetu. Czy rzeczywiście prawidłowo rozpoznają ten problem? Jedni tak, inni nie. Bardzo często się zdarza, że rodzina mówi o uzależnieniu. My uznajemy, że to są jakieś słowa nadmiarowe, za mocne, jak na opis tej sytuacji, z którą mamy do czynienia. Na pewno jest tak w ogóle, że ta diagnoza, ona jest taką diagnozą, nazwijmy to, ludową. Jest to forma pewnej umowy społecznej, dlatego że ta diagnoza jest nieskodyfikowana, prawda? Ona nie weszła oficjalnie do systemów klasyfikacyjnych. I pewna jej wersja czy pewnej odmiana istnieje w systemie amerykańskim klasyfikacji zaburzeń psychicznych i to w takim fragmencie, który nazywa się obszarem do dalszych badań. I to jest bardzo takie realne pytanie, jak odróżnić używanie internetu tak jak wszyscy, prawda? Jak odróżnić takie używanie internetu, gdzie możemy się niepokoić, gdzie uznajemy, że o, chyba to jest nadmierne korzystanie z internetu, no od takiej sytuacji, gdzie uznajemy, że sytuacja jest bardzo poważna, gdzie ten problem staje się problemem kluczowym, dominującym w całej sprawie. I że na pocieszenie mógłbym powiedzieć tak, że konceptualizacje i badania, które próbują zmierzyć się z tym problemem, raczej są dosyć optymistyczne. To znaczy, że dramatycznie poważny problem związany z nadmiernym korzystaniem z internetu, co właśnie możemy nazwać troszkę, jak mówię, w przybliżeniu uzależnieniem od internetu, dotyczy od 1 do 3, 4 z hakiem procenta populacji w badaniach, które dotyczą młodzieży w krajach, no powiedziałbym, Zachodu i nieco większej grupy młodzieży w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Jak możemy odróżnić młodych ludzi, których pochłania świat online i spędzają tam zbyt wiele czasu, ale jednocześnie kiedy trzeba, mogą z niego wyjść, od tych, którzy stracili nad korzystaniem kontrolę? Innymi słowy, kiedy możemy mówić o uzależnieniu? Na pewno to jest tak, że nie możemy nazwać uzależnieniem takie korzystanie z internetu, no, gdzie nie ma wyraźnych szkód związanych z funkcjonowaniem w relacjach, z funkcjonowaniem szkolnym, z atmosferą w domu. Uzależnienie będzie związane z kontynuowaniem dużego zaangażowania w internet, także wtedy, kiedy te szkody są wyraźne, kiedy człowiek ma plan, ma pomysł, podejmuje próby, żeby przestać intensywnie korzystać z tego internetu i to mu się nie udaje, kiedy funkcjonuje wyraźnie gorzej niż funkcjonował wtedy, kiedy ten kontakt był mniejszy. Ważnym elementem jest też to, kiedy możemy dostrzec, że internet pełni zbyt dużą rolę w, nazwijmy to, regulacji emocji. Jeżeli jestem zdenerwowany, jeżeli jestem zmęczony, jeżeli jestem zadowolony, jeżeli nie potrafię poradzić sobie z rozdrażnieniem, złością, niepokojem i sięgam po internet, to wtedy można powiedzieć, okej, to chyba jest poważny stan. Oczywiście korzystając z modelu uzależnienia od substancji czy uzależnienia od gier hazardowych, mówimy też o innych objawach, prawda? Na przykład o objawach odstawienia. Te nie wydają się jakoś bardzo ważne,
No bo oczywiście, jeżeli to jest tak, że zabronimy komuś korzystać, odetniemy mu internet, prawda, będzie zezłoszczony, zaniepokojony, wściekły, depresyjny, będzie się z nami kłócił, awanturował. Jest jakaś informacja, chociaż no sami jak zgubimy, jak zapomnimy, prawda, w domu komórkę, możliwe, że będziemy mieć podobne emocje. Bo tu jest jeszcze jedna rzecz, która ma znaczenie, prawda, że to, co prezentują młodzi ludzie, to jest coś podobnego do tego, co dotyczy nas też, rodziców, nas dorosłych. Można powiedzieć, że bywają takie domy, które jakoś są zaskakująco nie zaniepokojone dużym korzystaniem z internetu przez młodych ludzi. Na przykład dlatego, że ten sam model prezentuje ojciec. No, to znaczy, że ocena tego, kiedy jest już poważnie, a kiedy jeszcze poważnie nie jest, w dużej mierze zależy od tego, jakie są w tej sprawie nastawienia rodziców. Często zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo dużo zależy od tego, jak my, dorośli, korzystamy z internetu, jakie zachowania modelujemy. Oczywiście, że tak, prawda? I w dodatku można by tak powiedzieć, no, że my już teraz wiemy, że korzystamy z internetu, ale też można by powiedzieć, że korzystamy nieraz dramatycznie, intensywnie, prawda? I bardzo, bardzo wiele godzin dziennie. Natomiast był taki czas, kiedy bardzo gwałtownie nam wzrastały takie informacje od rodziców zaniepokojonych, że ich dzieci korzystają z internetu. To było parę lat temu. Miałem takie poczucie, że wynikało to z takiego procesu, kiedy rodzice jakby spotykali się z pochłonięciem dzieci przez medium, którego oni sami nie znali i nie rozumieli. To znaczy, że oni sami na przykład wiele godzin dziennie oglądali telewizję, ale prawda, podobnie analogicznie intensywne korzystanie z telewizora przez ich dzieci nie budziło ich niepokoju, no bo było znajome i było fragmentem ich stylu życia. I teraz chyba jest też troszkę tak, że nam się zmniejszyły takie właśnie liczby rodziców, którzy przychodzą i mówią, o, moje dziecko jest uzależnione od internetu, również dlatego, że wśród dorosłych rozpowszechnia się ten model. To znaczy, że to stało się bardziej uwspólnione, a uwspólnione mniej dostrzegamy, mniej nas niepokoi. Natomiast to rzeczywiście jest też tak, że z nowych badań polskich też wynika na przykład, że wprawdzie wśród młodzieży wieku lat 14, 16, 54% z nich spędza w sieci ponad 3 godziny, ale równocześnie ich rodzice, no 44% rodziców również spędza 3 godziny w internecie i to po pracy. Nie mówię tutaj o życiu w ramach aktywności zawodowej, prawda? 20% rodziców średnio dziennie korzysta powyżej 5 godzin z internetu. Czyli jednym słowem, no to jest tak, że powoli to się staje pewnym uwspólnionym stylem życia. Wielu rodziców ma trudność w tym, żeby ocenić, czy ich dziecko właściwie korzysta z internetu. Trochę się nie ma co dziwić. Po pierwsze, to już jest inny świat. I to jest taki świat, w którym to my jesteśmy gośćmi, prawda? Jest takie pojęcie cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów. Młodzież, a tym bardziej dzieci, są już cyfrowymi tubylcami. W zasadzie w tym momencie do gabinetów psychoterapeutycznych docierają ludzie, którzy nie pamiętają świata sprzed internetu. Sprzed łatwego, powszechnego dostępu do internetu, do dużej ilości sieci, do internetu szerokopasmowego, prawda? Wyszukiwarka Google powstała w roku 1998. Zakładamy, że począwszy od ludzi, którzy są urodzeni po 1993 roku, rozwijali się, począwszy od w zasadzie no, najmłodszych lat swojego życia, wokół, w okolicy, w cieniu internetu. I oczywiście w różnych rodzinach to jest bardzo różnie. I oczywiście jest też tak, że no, zalecenia są takie. Chronimy dzieci, chronimy szczególnie małe dzieci przed kontaktem z internetem, prawda? Amerykańska Akademia Pediatryczna dalej obowiązujących rekomendacjach zaleca, żeby dziecko przed 18 miesiącem życia w ogóle nie miało kontaktu z internetem, prawda? Czyli ze smartfonem, z tabletem, a potem, żeby ten kontakt był bardzo limitowany i wynosił mniej niż 1 godzinę dziennie. Tym niemniej to jest tak, że łatwo to tak jakoś założyć, prawda, i powiedzieć, ale że zarazem ten internet jest rozwiązaniem, które bardzo często się przydaje. Czyli chodzi mi o to, że dziecko, które czegoś od nas oczekuje, dziecko, które jest intensywne, dziecko,
które ma duże oczekiwania związane z bliskością, z zabawą, z kontaktem. No, jak je posadzimy przed tabletem, nawet małe dziecko, to niezależnie od tego, że to dziecko no, niczego się z tego tabletu nie nauczy, ale staje się dzieckiem, które jest dzieckiem cichym, samoobsługowym, zapatrzonym w ekran. No, czyli użyteczność w zasadzie od samego początku jest pewną pułapką. Czyli, że no, niektórzy rodzice bardzo dzielnie próbują nie korzystać z tej użyteczności, ale że dorasta coraz więcej młodych ludzi, którzy już w zasadzie od dziecka no, byli bardzo eksponowani na kontakt z internetem, co w zasadzie bardzo często wiąże się też z tym, że nie mieli możliwości wystarczająco dobrego, wystarczająco ciepłego kontaktu z twarzą swoich rodziców. I że jeśli weźmiemy pod uwagę, że średni wiek graczy internetowych to jest 28 lat, czyli że to nie tylko jest tak, że problem, nie wiem, nawet gier internetowych to dotyczy tylko dzieci i młodzieży, prawda, bo on dotyczy też osób dorosłych, no to można powiedzieć, że dorośli, którzy już spędzają za dużo czasu w sieci, którzy są tam zbyt aktywni, których on za bardzo pochłania, no właśnie stają się rodzicami swoich dzieci, prawda? To znaczy, że po pierwsze mamy już do czynienia z takimi ludźmi, którzy w zasadzie od początku mieli tego internetu za dużo. To zjawisko niestety eskaluje. Ekranów jest coraz więcej, również w życiu tych najmłodszych. Tak, oczywiście. No i że można by powiedzieć, to już jest fakt, który dotyczy nas wszystkich, prawda? Znaczy nie ma tego ucieczki. I rzeczywiście można powiedzieć, 75% sześciolatków sprawnie posługuje się internetem, tabletem, sprzętami elektronicznymi, a 9% tylko umie dobrze zasznurować buty. Prawda? Znaczy, że to już widać. Stajemy się ekspertami od innych umiejętności. Kłopot polega na tym, że ten proces dotyczy nierównomiernie wszystkich. To znaczy są takie dzieci, które oprócz tego świata internetu będą miały no, dalej jakieś inne ważne, ciekawe światy. Tak, że ten świat internetu nie stanie się dominującym, wciągającym, jedynie istotnym. No i są takie, które będą miały mało alternatyw i one będą skazane na ten internet. I oczywiście to jest tak, że ten internet ma bardzo dużo, bardzo różnych korzyści, prawda? On jest realnie wciągający, daje pewne możliwości, których nie daje na przykład telewizja. Te możliwości są związane z pewnym zindywidualizowanym byciem, prawda? Szczególnie jak zostajemy adolescentami, nastolatkami. Umożliwia nam również interakcje z innymi. Oczywiście, że tak, prawda? Znaczy, że on jest dla nas, to znaczy, że to my wpływamy na to, co tam się wydarza, to my możemy tam zdobyć poczucie pewnego mistrzostwa, ekspertstwa, znacznie łatwiej niż w zwyczajnym życiu. Znaczy, największy potencjał uzależniający internetu jest związany no, z takim dreszczem emocji, prawda? Z takim kopem energii, który wynika ze stosunkowo rzadkich i nieregularnych, ale drobnych gratyfikacji. To znaczy, że gry internetowe tak są konstruowane, prawda, żeby były atrakcyjne, żeby uzależniały. Ale rzeczywiście to oznacza też jedną bardzo ważną rzecz. One są atrakcyjne dla każdego, ale dla niektórych będą jedynym miejscem, które okaże się miejscem, gdzie młody człowiek może mieć sukcesy. Czyli chodzi o to, że nasze takie terapeutyczne rozumienie tak zwanego uzależnienia od internetu oznacza, że osoby uzależnione to są takie osoby, no, które z jakichś powodów uznały, że ich życie w internecie jest dla nich szczególnie atrakcyjne. Te powody mogą być związane z ich przeszłością, z ich gorszymi umiejętnościami, właśnie z ich poczuciem braku sukcesu, braku mistrzostwa, braku poczucia bycia ekspertem, prawda? Z tym, że mogą mieć mniej cech, które są ceniane przez rówieśników, mogą się gorzej, mniej swobodnie czuć w grupie kolegów, mogą się gorzej czuć w szkole. No i wtedy rzeczywiście ta możliwość gratyfikowania, które daje internet, prawda, jest niezwykle wtedy ważna. Internet daje też takie poczucie niezależności, prawda? To znaczy, że no w zasadzie czym się interesujesz, to znajdziesz w sieci. I w dodatku to jest twoja własna praca, twoja własna aktywność. Nieraz to ma znaczenie bardzo pozytywne, w takim sensie, że bywają ludzie, którzy na przykład ze względu na rzadkość
czy ekscentryczność swoich zainteresowań albo no, również problematyki, którą prezentują, prawie nie mają możliwości, żeby spotkać kogoś na żywo w swojej klasie czy w swojej miejscowości, prawda? No nie wiem, jak ktoś ma na przykład poważne zaburzenia tożsamości płciowej, no to internet daje taką możliwość, żeby spotkać ludzi, którzy są do nas podobni, prawda? Czyli on też buduje pewną wspólnotę. Zdarza się, że internet staje się jedyną przestrzenią, gdzie młody człowiek może poczuć się sobą albo opowiedzieć, podzielić się tym, kim jest naprawdę. Oczywiście. I w dodatku no, można znaleźć inne osoby, które dadzą nam to poczucie, prawda, że nie jestem dziwakiem, wyrzutkiem, tylko że mogę być atrakcyjny dla innych, mogę być ważny, mogę być ekspertem w tym, co w innym przypadku by mnie upokarzało, czy prawda, czy dawało poczucie nieradzenia sobie. To zresztą jest w ogóle taka, prawda, ważna atrakcyjność internetu, to znaczy, że on umożliwia takie jakby przymierzanie różnych strojów. Możemy sobie przymierzać swoje tożsamości. To jest bardzo ważne wtedy, kiedy jesteśmy nastolatkiem, kiedy jesteśmy młodzieżą, prawda? Znaczy konstruujemy siebie, tworzymy dopiero siebie, zastanawiamy się, jacy jesteśmy, co jest dla nas ważne, w co wierzymy, jaką mamy relację do swojego ciała, jaką mamy relację do swojej seksualności. I to wszystko można niejako wypróbowywać w internecie, oczywiście z tymi związanymi z tym ryzykami, to znaczy nieraz to ta próba może być niebezpieczna, nieraz możemy na różne sposoby zostać w internecie skrzywdzonymi i tak dalej, prawda? To są ta druga strona, ciemna strona tych przymierzań tożsamości i tego, że w internecie mamy też nieraz poczucie anonimowości, prawda? To jest często iluzoryczne, bo nie jesteśmy tak anonimowi, jak nam się wydaje, ale mamy większą gotowość do tego, no, żeby na różne sposoby wchodzić nie w swoje buty, prawda? Przymierzać inne role, eksperymentować. Możemy też eksperymentować w relacjach z ludźmi troszkę z poczuciem, prawda, że więcej nam wolno. Wiele serwisów oferuje na przykład taką możliwość zamieszczania relacji, które po jakimś czasie przestają być dostępne dla innych i dzięki temu nie stają się stałym elementem naszego wizerunku. Tak, tak, prawda, ten eksperyment daje poczucie ulgi, ale zarazem te sytuacje, gdzie możemy mieć kontakty, które są kontaktami tak naprawdę bez znaczenia, to jest taka sytuacja, gdzie być może dotycząca no, największej funkcji internetu, takiej też, która jest funkcją niebezpieczną. Internet skrywa samotność. Prawda? Możemy sobie za pomocą kontaktów no właśnie w internecie kompensować pewne braki, możemy udawać, że to nas nie dotyczy. Prawda? Znaczy, że możemy mieć bardzo dużo przyjaciół, którzy tak naprawdę nie są przyjaciółmi. Możemy mieć strasznie dużo relacji, które jesteśmy w stanie zerwać w 3 sekundy. Prawda? To oznacza, no, że to się staje zbyt łatwe, ale też jak to jest łatwe, to jest też bez znaczenia. To znaczy, że tego typu kontakty nie dadzą nam realnej bliskości. Ja nie mówię, że to dotyczy wszystkich kontaktów w internecie. Począwszy od 2017 roku, więcej niż połowa ludzi w krajach Zachodu łączy się ze sobą w pary, prawda? Wchodzi w związki poprzez internet, że więcej ludzi wchodzi już w związki przez internet niż poprzez kontakt w realu, prawda? Znaczy, że już nie muszą się spotykać w kawiarni, bo za pierwszym razem spotkają się w sieci. To też jest realność, to jest możliwe. Można tworzyć trwałe związki, które są oparte o internet. Ale ludzie, którzy mają lęk przed bliskością, ludzie, którzy mają więcej takich tendencji do raczej unikania, ludzie, którzy boją się konfrontacji, ludzie, którzy nie czują się swobodnie w kontakcie z twarzą w twarz, mogą w internet uciekać, mieć poczucie, że nie są samotni, mieć poczucie, że nie muszą czegoś robić w tej sprawie, no bo przecież dobrze sobie radzą i mają ludzi wokół siebie. Kłopot polega na tym szczęście, że to jest bardzo często pewna pułapka. U osób dorosłych jeszcze niedawno mieliśmy takie, powiedziałbym, dosyć optymistyczne wyniki badań. To znaczy, że wielkość sieci kontaktów w internecie odpowiadała wielkości kontaktów w rzeczywistości. To znaczy, że po prostu przenosiliśmy do sieci nasze znajomości, których nabieraliśmy w ciągu naszego życia. Kłopot polega na tym, że ta zasada nie jest prawdziwa w przypadku dzieci i młodzieży.
Mamy szczególnie dużo badań, które potwierdzają, że szczególnie między 13 a 16 rokiem życia osoby, które mają dużo znajomości w sieci, mają mało kontaktów i mało znajomości w realu, prawda? Czyli że chodzi o takie doświadczenie, gdzie sieć pozwala nam udawać, że nie jest źle. Kłopot polega na tym, że im więcej będziemy w sieci, tym będziemy mniej mieli kompetencji, żeby wrócić też do życia takiego twarzą w twarz z ludźmi. Jeżeli młody człowiek ma trudności w grupie rówieśniczej, czuje się samotny, to internet potrafi być w pewien sposób ratunkiem. Jednocześnie jednak może utrudniać takie codzienne funkcjonowanie w relacjach czy budowanie bliskości. Tak, tak. Utrudnia nam też w wielu różnych planach, też takich związanych z, no, powiedziałbym, z neurofizjologią mózgu. Nasze mózgi się zmieniają, ale zmieniają się też w takim kierunku, że możliwe, że coraz mniej będziemy umieli odczytywać twarze ludzkie, coraz mniej będziemy mieć takich informacji, które nam wynikają z kontaktu twarzą w twarz. Prawda? Znaczy, że kiedy byliśmy dzieckiem i nasz rodzic był więcej w tablecie niż z nami, to już wtedy nie nauczyliśmy się dobrze czytania twarzy drugiego człowieka, czytania sytuacji społecznych oraz wtedy, kiedy już jako dzieci jesteśmy bardziej w internecie, a mniej w kontakcie z naszym rodzicem, to wtedy okazuje się, że brakuje nam możliwości, żeby umieć dobrze się uspokajać. To znaczy, że dalej jest bardzo wyraźna różnica. Jeżeli dostaniemy jakąś emotikonkę, jeżeli ktoś nas przytuli SMS-em, to nie jest to samo, co prawdziwe przytulenie. Być może kiedyś nam się zmienią mózgi, zmienią nam się ciała, zmienią nam się potrzeby. Na razie różnica jest bardzo, bardzo poważna. Znaczy my potrzebujemy dotyku, potrzebujemy bliskości fizycznej, potrzebujemy harmonizacji oddechów, potrzebujemy widzieć, ale widzieć właśnie nie tylko przez ekran, tylko widzieć w jakiejś bliskości takiej realnej, prawda? Poczuć, że drugi człowiek nam współczuje, poczuć, że razem się śmiejemy i tego nam nie daje kontakt zapośredniczony. On na różne sposoby jest dalej odczytywany przez nasze mózgi jako kontakt, który jest nieprawdziwy. Jak możemy zadbać o to, żeby obecność ekranów w rodzinie była z korzyścią dla wszystkich? Jest jedna ważna rzecz, która jest ważna w psychiatrii, w psychoterapii dziecięco-młodzieżowej. Znacznie łatwiej udzielać prostych porad rodzicom dzieci i prawie to jest niemożliwe w przypadku rodziców młodzieży. Symbolicznie, prawda, bycie dzieckiem od bycia młodzieżą oddziela 12 rok życia. Czyli to oznacza, że można powiedzieć, że dosyć łatwo możemy mówić, co ma robić rodzic 10-latka, 7-latka, prawda, jak się dogadywać ze swoim dzieckiem w sprawie tego, co tam z tym internetem, a trudniej będzie coś nam jednoznacznie radzić, no, rodzicowi 15-latka. To dlatego jest tak, że tak zwane szkoły dla rodziców bardzo pomagają rodzicom dzieci, w tym małych dzieci, a prawie nie pomagają rodzicom nastolatków, bo tam wszystko się komplikuje. Trochę można powiedzieć niestety też i tak, że no to jak potem będziemy się dogadywać z nastolatkami, bo to z nimi najczęściej ludzie do nas docierają, prawda? Znaczy, że z nastolatkiem jest już kłopot, bo to nastolatek utknął w mediach, w internecie, to można powiedzieć, to jak my teraz z nim się nie dogadujemy, no to tak trochę, jak to powiedzieć, pracowaliśmy nad tym wtedy, kiedy on był dzieckiem, czy też de facto za mało pracowaliśmy. Więc to oczywiście jest tak, że można powiedzieć, no wszystko, co jest związane z naszym interesowaniem się dzieckiem, z interesowaniem się jego życiem, sprzyja temu, żebyśmy potem, kiedy będzie realny problem, realne napięcie wokół korzystania z sieci, żebyśmy mogli lepiej z młodym człowiekiem się dogadać. I to jest oczywiście też tak, że bywa i tak, że możemy zapominać, że realne życie dziecka w dzisiejszych czasach to również jest internet. My możemy nie doceniać nieraz powagi tego, co wydarza się w internecie, ale tam dzieje się naprawdę. Znaczy to, co tam się wydarza, to jak tam się układają hierarchie, to czy ktoś człowieka krzywdzi w internecie, to jest tak samo ważne, jak kiedyś, prawda, można było być, nie wiem, bitym, terroryzowanym przez kolegę w klasie.
Jasne, można powiedzieć, że to jest poważniejsza sprawa, dlatego że człowiek uciekł tam wreszcie ze szkoły, prawda, wrócił już do domu, mógł mieć spokój przez parę godzin, a internet no, bombarduje nas informacjami i bombarduje nas życiem internetowym przez cały czas. Czyli że oczywiście chodzi o to, że to może też oznaczać, że my jako rodzice nie czujemy się bardzo pewnie w tym internecie, nie czujemy się tam bardzo kompetentni. Bywa tak, że młodzi ludzie są bardziej ekspertami, a my tak jakoś upokorzeni tym faktem wycofujemy się z towarzyszenia młodym ludziom w tamtym świecie. Ale na pewno chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. My nie musimy być nieomylni, nie musimy być wybitni, nie musimy zawsze wszystkiego wiedzieć. To znaczy, że nawet jak małe dziecko ma rodzica, który czegoś nie wie, to nic mu tym nie zaszkodzi, a nawet bardzo mu pomoże, prawda? Czy to oznacza, pozwólmy dzieciom, żeby nas prowadziły przez świat internetu. Pozwólmy, żeby nam pokazywały ten świat. Interesujmy się tym, co tam robią. Próbujmy im towarzyszyć w ich zainteresowanie. Jeżeli to są dzieci, a nie młodzież, to oczywiście mamy pełne prawo, a nawet powinniśmy pilotować to, co oni tam robią. Kontrola rodzicielska, śledzenie aktywności w internecie, ograniczenie czasu korzystania z internetu, prawda? Prowadzenie dni bez internetu i tak dalej, wszystko to jest w porządku. Ale oczywiście to jest też tak, że to powiedzieć, wtedy, kiedy mamy jakiś sztuczny system, który jest opracowany tylko na potrzeby dziecka, a nas nie dotyczy, to oczywiście to nie będzie działało. Czyli to też oznacza taką sprawę, że jeżeli chcemy, żeby dziecko, nie wiem, nie bawiło się komórką wtedy, kiedy je, to pamiętajmy, że to nas też dotyczy. Znaczy tego typu umowy powinny być umowami dotyczącymi całej rodziny. A co z nastolatkami? Komplikacja oczywiście polega na tym, że o ile my jesteśmy w stanie w miarę skutecznie kontrolować sposób korzystania z internetu u dzieci, o ile jesteśmy w stanie negocjować z nimi, pilnować, żeby nie mieli dostępu do na przykład gier agresywnych dla osób dorosłych, prawda? Chociaż badania na populację zachodu mówią o tym, że 25% dzieci w wieku jeszcze przed 9 rokiem życia już gra w gry internetowe dla osób dorosłych. W Polsce te wskaźniki wydaje mi się, że będą wyższe. Czyli chodzi mi o to, my to możemy robić, a w praktyce bardzo często tego nie robimy, prawda? Ale w każdym razie da się to wszystko zrobić. No tyle można powiedzieć, że jak mam do czynienia z młodzieżą, to wiara, że jesteśmy w stanie skutecznie narzucić im kontrolę, nie wiem, czasu spędzania w internecie, jest wiarą chyba trochę naiwną. Znaczy my możemy negocjować, zastanawiać się, próbować ustalać, prawda? Próbować ustalać jakieś zasady, które by obowiązywały nas wszystkich. No ale jesteśmy skazani na pewne przetargi, konflikty, napięcia i niepowodzenia. To rzeczywiście jest tak, że my nie możemy uznać, że będziemy stuprocentowo skuteczni. Nie możemy uznać, że jest etyczne, że jest w porządku, na przykład, że będziemy śledzić naszych nastolatków w sieci. Prawda? W ten sposób po prostu nie da się budować zaufania ani podmiotowej relacji z młodym człowiekiem. Tak, tak, bo wtedy będziemy w takim klimacie, prawda, gdzie no, jesteśmy śledczymi, jesteśmy prokuratorami, jesteśmy w wojnie, prawda? I te wojny zawsze są skazane na niepowodzenie, znaczy one nie mają jak zakończyć się sukcesem, to znaczy, że ta wojna niszczy po prostu obie strony, prawda? Czyli że pytanie jest takie, jak kontrolować nie poprzez, no nie wiem, śledzenie, pilnowanie i wojna, tylko jak kontrolować poprzez jakąś formę bliskości. To znaczy, że młodzi ludzie potrzebują naszego zainteresowania sobą. Nastolatkowie, którzy, prawda, głównie są naburmuszeni i mówią do rodziców, spadaj z mojego pokoju, oni w sumie tylko czekają, żeby to im się nie udało. To znaczy, oni potrzebują rodziców zaangażowanych, rodziców dopytujących, rodziców, którzy uczciwie i porządnie z nimi rozmawiają, takich rodziców, którzy mogą im dać wsparcie w ich trudnych sytuacjach. Kłopot jest taki, prawda? Jak wesprzeć takie uczciwe i porządne rozmawianie? No właśnie, co powinno pojawić się ze strony rodzica, żeby takie bliskie i uczciwe rozmowy mogły się wydarzać? Skupianie się na uczuciach i na emocjach, próbę poznania realnego świata młodych ludzi, mówienie sobą od siebie, mówienie o swoim niepokoju, mówienie o swoich emocjach wobec młodych ludzi, mówienie o sobie jako nastolatku. A przede wszystkim słuchanie, prawda? Znaczy, że młody człowiek musi mieć poczucie, że może porozmawiać, że może opisać swoje problemy.
i może też tak być, że nie będzie chciał z tego skorzystać, prawda? Znaczy, że to na przykład to, czy młody człowiek będzie nam, nie wiem, opowiadał o swoich, nie wiem, niepokojach wokół swojej seksualności, w dużym stopniu zależy od tego, jaką relację do cielesności, seksualności, popędowości, jaka relacja panuje w tym domu, to wiele lat wcześniej, prawda, niż ten temat stanie się bezpośrednio ważny dla młodego człowieka. Znaczy, że jest w naszym interesie, żeby on mógł do nas przyjść i nam opowiedzieć o tym, co go niepokoi, prawda, co jest dla niego ważnym pytaniem. Tylko, że to oczywiście łatwo tak, prawda, radzić abstrakcyjnie. W praktyce, w życiu jest wszystko trudne. W praktyce to jest tak, że bardzo często ludzie w rodzinie chcą dla siebie dobrze, ale im jakoś nie wychodzi, no, że pozostają w jakimś napięciu, pozostają w jakimś niesukcesie rozmawiania, pozostają w takich rozmowach, które nie są konkluzywne. W takich sytuacjach jest bardzo dobrze, żeby rodzina zwróciła się o pomoc z zewnątrz. I w dodatku, ja jestem właśnie terapeutą rodzinnym, bardzo cenię te metody, może znam też i pracuję też na inne sposoby. Bardzo, bardzo bym polecał, żeby w przypadku tego typu kłopotów związanych z takim niepokojem wokół nadmiernego korzystania z internetu, żeby korzystać ze wsparcia terapeutów rodzinnych. Dlatego, że to właśnie uczciwe rozmowy rodzinne, uczciwe zastanawianie się, co się wydarzyło i uczciwe przyznanie, że to my jako rodzina mamy problem. Że to nie chodzi o to, że nam się dziecko uzależniło. Prawda? To można powiedzieć, okej, tylko że to jest niekonkluzywne, nic tam z tego nie wynika. Możemy sobie mówić, no dobrze, to jest takie uzależnienie, prawda? Podobne trochę do uzależnienia od alkoholu. No tylko, że alkoholu można nie pić, jak się człowiek uprze w ogóle, prawda? A nie można być poza siecią. Znaczy, że jesteśmy skazani na większą kontrolę, prawda? Znaczy, że młody człowiek musi lepiej sobie radzić z dostępem do sieci. A w dodatku to jest tak, że to nieradzenie sobie, no, mówi o innych problemach, które być może są znacznie ważniejsze. O innych problemach, które są starsze, które wymagają poprawienia, które wymagają naprawy, które wymagają głębokiego i poważnego zastanawiania się. Bo to jest taka sytuacja, że internet jest ciekawy, wciągający, ma swój potencjał uzależniający, ale no dla jednych będzie szalenie wciągający, dla innych tylko trochę. I będzie szalenie wciągający dla tych, którzy żyją w słabszych rodzinach, którzy mniej nauczyli się, jak rozmawiać z bliskimi, którzy gorzej radzą sobie ze swoimi emocjami, którzy no w internecie, jakby, prawda, przed ekranem komputera czy tabletu odwracają się od swojego domu, w którym może być źle, może być nieprzyjemnie, może być smutno, a może być nawet niebezpiecznie. Mam liczne dane, które mówią o tym. W znacznie większym ryzyku wciągnięcia w sieć są ci młodzi ludzie, no, którzy żyją w trudnych rodzinach. Bo wtedy łatwo im korzystać z ucieczki. Czyli bywa tak, że taka informacja, że młody człowiek dramatycznie jest w sieci, a bardzo mało jest w życiu, to jest informacja, która mówi o głębokim, poważnym kryzysie rodziny. Potrzebujemy zadbać o to, żeby młodzi ludzie mieli po co i do kogo odwrócić się od ekranu. To jest bardzo ważne, tym bardziej, żeby mieli po co i żeby mieli poczucie, że mogą gdzieś indziej odnosić sukcesy. Wsiąknięcie w sieć jest z reguły ucieczką w coś, co daje nam łatwiej pewne sukcesy, satysfakcje. Każdy człowiek, a szczególnie młody człowiek, potrzebuje poczucia mistrzostwa, poczucia bycia skutecznym, poczucia bycia cenionym. I że łatwo to osiągnąć no, w jakichś głupich strzelankach, a bywa, że bardzo trudno w realnym życiu. No? Czyli, że strasznie ważne jest, żeby to realne życie było trochę łatwiejsze, żeby znajdować młodym ludziom takie obszary, które pozwalają im dobrze sobie radzić. To niekoniecznie musi być szkoła. Nie każdy no, jakoś będzie dobrze sobie radził w szkole, ale mówimy o tak zwanych wyspach kompetencji. Zadaniem rodzica jest znalezienie, poszukiwanie wysp kompetencji. Tam, gdzie młody człowiek będzie sobie dobrze radził, i organizowanie młodemu człowiekowi czasu, organizowanie aktywności
aktywne, dzielne wspieranie tego, żeby młody człowiek zajął się sportem, żeby popołudniami spędzał jakoś sensownie czas, żeby wiedział, co może ze sobą zrobić, żeby nie bał się ludzi, żeby nie bał się świata. Kłopot jest taki, że łatwo to radzić, prawda, a trudno to zrealizować. Jesteśmy zajęci, dużo pracujemy, a bywa też, no, że my jako rodzice boimy się świata, że my jako rodzice mamy taki styl życia, no, że wracamy z pracy i zalegamy przed telewizorem czy przed internetem, prawda? Więc na tym to polega ten problem. Teoretycznie wszystko wiemy, co by było idealne, no ale w praktyce nie ma ludzi idealnych. To bycie rodzicem wymaga od nas uważności, zaangażowania, towarzyszenia, poszukiwania takich nowych sposobów na to, żeby młody człowiek mógł poczuć swoje kompetencje, poznać swoje zasoby, poczuć swoją siłę. Tak. Zdarza się tak, że zrobi to ktoś za nas, prawda? Że dziecko ma wyjątkowe szczęście i ma jakąś cudowną panią wychowawczynię, albo jest jakiś wspaniały, prawda, WF-ista, który da dziecku to coś, co nam jest trudno dawać. Tak się naprawdę nie zdarza, ale oczywiście no lepiej, żebyśmy to byli my, bo to my mamy realny wpływ na nasze dziecko i my jesteśmy dla niego niezwykle ważni. I że to znaczenie rodzica, prawda, jest w miarę oczywiste, jak dziecko jest małe, a potem nieraz o tym zapominamy. Znaczy, wydaje nam się, że młody człowiek, który jest zbuntowany, zezłoszczony, naburmuszony, sfochowany, jak to się mówi, prawda, że on nas nie potrzebuje, że nas nie chce. No tylko, że to jest nieprawda. To znaczy, że będzie nas potrzebował jeszcze przez wiele lat, nawet jak już formalnie będzie dorosły. Ale jako nastolatek tym bardziej realnie bardzo nas potrzebuje. I dobrze, żebyśmy się czuli pewnie jako rodzic, dobrze, żebyśmy wiedzieli, że to, co proponujemy, jest sensowne, ale też dobrze, że wtedy, kiedy mamy wątpliwości albo kiedy mamy poczucie, że coś nam się nie udaje, żebyśmy mogli w miarę spokojnie udać się po pomoc do kogoś innego, do zawodowców. No jest tak, że zawodowcy nigdy nie gryzą, tak, zawodowcy uczyli się całe życie tego, jak działać w takich sprawach, no są skuteczni. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.